Cześć, witajcie, ja jestem Finish, a to jest Gothic Vanos Kruka Challenge. Jesteśmy właśnie... Ryb gospodarza wyłączony, odafa. Ej, nieważne. Jesteśmy właśnie u najemników. Zakończyliśmy bójką Dara z Chipperem. I z tego co was zauważyłem, to w poprzednim odcinku coś tam się jakieś cyrki działy, że chyba... Kawałek odcinka zjadło, ale... Ale, nie wiem. Podejrzewam, że nie wiem. No po prostu nie mam pojęcia co się stało, co się mogło stać. Że pół odcinka... Znaczy pół odcinka, chyba nawet nie było odcinka, jest kilkanaście minut pewnie wyjadło. Nie mam pojęcia co... Mój czat do mnie powiedział. Zabierzmy co nieco. Pieniądze nam się bardziej przydadzą. Mamy tu jakieś questy. No nie za bardzo. To już chyba praktycznie Dexter. Cały czas mi się wydaje, że o czymś zapominam. Też długo nie grałem. Była krótka przerwa. Okej. I owce nasze. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Coś się muzyka nie załączyła z Gothica? O. Help. No i gładziutko tutaj póki co, owce. Chociaż mogę na strzałę. O. Ale zawsze. A nie tak jak się wyfarci, to się ma... Many nie mam. Podejrzane. Zastanawiam się co robiłem przed zakończeniem tego odcinka. Czyli ostatnim razem. I co mi w głowie chodziło, co mogę zrobić ciekawego? Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Trzeba uważać, widziałem dokładnie. Przyszło mi to do głowy. Pska sprawa. To było oczywiste. A ty gdzie leziesz? Do domu, oczywiście. Onar płaci nam za to, byśmy nie wpuszczali tu takich jak ty. Jeszcze tego nie było? Gada ci zli. Czego od niego chcesz? On i ja znamy się od dawna. Jesteś kumplem Lee? Nie wierzę. Ale wchodź. Jeśli Lee cię nie pozna, od razu się domyślisz. Lee jest w prawym skrzydle. Nawet nie myśl o wałęsaniu się gdzie indziej. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Jest to troszeczkę dziwne wszystko. Kto cię tu do diabła... Ty? Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Skąd to przypuszczenie? Może jeszcze to nie było? Korn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. Tak, to prawda. No, no. Kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego całą? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów. Nie. Ja to nie wiem. Cały dzień mam pecha do wody. Chciałem kupić wodę niegazowaną. Kupiłem jedną, bo... Widziałem, że już jest, na pewno była nie gazowana, znaczy była gazowana, lekko gazowana, to mówię, dobra, już niech będzie, bo w sklepie nie było żadnej niegazowanej. Teraz myślałem, że wziąłem niegazowaną i byłem pewien tego. Masz do teraz, kiedy otwieram i jest gazowana. Okej. Okay. Co ty tu właściwie robisz? Proste. Kombinuję, jak nas wyrwać z tej przeklętej wyspy. Onar wynajął nas, byśmy bronili tej farmy i właśnie to zamierzamy robić. Ale nie tylko dla pieniędzy. Pomagając chłopom, odcinamy miasto od dostaw żywności.
A jak będzie wyglądać? Najogólniej mówiąc, będziemy się domagać zwolnienia i prawa powrotu na kontynent. Szczegóły poznasz, gdy nadejdzie odpowiednia pora. Rozmawiałeś z... Chyba go jeszcze pan... Jasne. Złapali go paladyni i wysłali z powrotem. Gdyby drogi do doliny nie roiły się od... Ale nie mogę... No dobra. Najbardziej to chciałem się przespać, ale... To jest coś dziwnego. Idę zobaczyć, czy ja zabiłem tam te wilki. My tam powinni być też jeszcze te gobliny. Ale ja to chyba wszystko wybijałem. Jakieś owce, okej. Nie? Ja tu nie byłem? Mam nadzieję, że nie czytałem jakiegoś starego save'a. Zaraz sprawdzę, ale... No, faktycznie mogę nie pamiętać. Ale wilki zabiłem. Nie wiem, czy jestem w stanie zabić dzika. Oczywiście jestem, na pewno, ale... Niczego tu nie znajdę. To w końcu jaki ja jestem silny? Jestem silny czy słaby? Dość słaby chyba. Tego co zostawię, coś mi tu nie gra. Mam poziom 10, cóż to duży poziom przecież. 9 godzin, 8 godzin. Dobra, to już są jakieś inne save. No dobra, no to w takim razie najprawdopodobniej tu zakończyliśmy. Chciało mi coś ominąć. Tyle razy przychodzę, że już nie pamiętam. Dobra. Niczego tu nie znajdę. Mam pas. Pas mam na obronę, czyli jest ok. Stanę przed bronią. Nie mam żadnego amuletu. To nie brzmi dobrze. Ej, ale pomóż mu. No i szacun. Szacun dla was. Cicho, goblinki.
Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Okej. Czyli czy ja wszystkich bandytów... O, czy ja tu nie zabijałem wszystkich bandytów? Jakoś dużo wysoki level mam jak na ten czas. Nic tu nie ma. Chyba, że już wyżej nie wbiję. Nie ma czego plądrować. Dual wielding na goblinach. Spoko. Tu bym się wolał nie bić. Nie mam. A tam już chyba są dalej szkielety, więc... Cześć. Nie, to ja wróciłem koło 20. O, trochę przed, ale... No, stream leci. O. I to ty masz na 7? Ty masz na 7? Okej, dobra, słucham. Jaki zmęczony. No ja też. On coś tam zrzuca chyba. Chyba impra. W sumie teraz też nie wiem. Gdzie mieliśmy siatki? Myślisz, że ja mam lepiej? Myślisz, że ja mam lepiej? Wiem, przy kaloryferze! Widzi i słyszy się to. Za sałatą. To było wiadomo już, komu można ufać. Słyszę o tym po raz pierwszy. W takim razie myślę, że napadnę bandytów, którzy mają dostawę broni. Za nich i dostanę dużo expa. Nie wiem już w co wierzyć. Moment, z tej strony były szkielety, z tej strony też będą szkielety. Ja błędnie myślę. Szkielet goblin. Szkielet goblin. Krwawica brzmi jeszcze nieźle. Mi się wydaje, że gdzieś tu był cieniostwór. Z której strony on siedział? Dick.
Tam jest cieniotwór. O kurde. Okej, czyli tu jeszcze w miarę bezpieczny jestem. Mogę pozbierać roślinki. Tego cieniosora chyba się im prześlizgnę nawet, szczerze powiedziawszy. A raczej tak na styk, więc nie próbuję. Aż tak to nie chcę. To mi się wydawało, że tam między tymi dwoma rodzajami potworów dało się przejść. Tam jest cieniosór, tu są krwiopijcy. Nie było tych krwiopijcy, zawsze jakoś przychodziłem. A tu są wargi. To konisko. Cześć, Zemiak. Kurde, no... Lecie. Okej. Pomogłeś. Starczy. Jak tam mija czas? Jedziesz, jeszcze dasz radę przed śmiercią. Umarł? A ja nie mam, mają. Jak ci się podobają nowe zabawki? Ja nie wiem, czy one działają. Znaczy, przynajmniej mi działają niby, ale... Jesteś pierwszą osobą, która jest w bio od czasu, kiedy dodałem coś na ekranie. Więcej niż tylko swoją twarz. Więc mógłbyś powiedzieć mniej więcej, co widzisz, albo czy widzisz, czy nie widzisz. Iju. Nie czujesz się trochę samotna? Gadaj, co masz powiedzieć i spadaj. Jestem zajęta. No, ona przecież leżakuje. Kim jesteś? Widzę, żeś o mnie nie słyszał. Nazywają mnie zielarką, szarlatanem Jednak kiedy poczują się gorzej... Pewnie. Czym się... Mieszkam tu. Las jest... Czy... Po to właśnie...
Tekla przysyła mnie po odbiór przesyłki. Ach tak, właściwie spodziewałam się jej już kilka dni temu. Oto paczka, dbaj o nią. Jak? Powiedz. Czy mogłabyś przekazać mi swoją wiedzę o ziołach? Interesujące. Ludzie nieczęsto mnie o to proszą. Chcesz więc zostać moim uczniem? Jeśli tak, będziesz musiał dowieść uczciwości swoich intencji. Od jakiegoś czasu pracuję nad bardzo rzadką miksturą z unikalnym. Jeśli zdobędziesz dla mnie brakujący składnik mikstury, zostań. Jeszcze mam pytanie. Powiedz mi, czy w ogóle słychać grę? Bo ja chyba nie wiem, czy nie ściszyłem sobie ostatnio dźwięku Windowsa i chyba nie wiem, czy to też nie wpływa na streama. Ja słyszę jeszcze w miarę, ale nie wiem jak u was. Co to? To niebywale rzadko. Gdzie mogę... Ziele odpowie... Dlatego właśnie... Okej. W tej sytuacji... Cóż, życzę... Powiedz... O, to już mam. A to coś mogę zrobić, co byłoby fajne. Chyba nie. Tyle wytrychów. O. Grzybki. Muszę wrócić na farmę. Nie wiem, czy tam u góry nie było kiedyś jakichś dropów. Moment, tylko zamknę drzwi, bo mi trochę wieje. Oko. A długo dzisiaj, długo. Mało długo. I tak się nie wyrobiliśmy do końca, ale jest nieźle. Jest lepiej niż myśleliśmy. O. Nikt raczej nie spodziewał się tego, że się wyrobimy. Nie. To byłoby nierealne, żebyśmy się wyrobili. Nie bardziej by nam rodzili, gdybyśmy się wyrobili. O kurde. Led. Dobra, to było tych szkieletów nie za dużo, bo myślę, że moje szkielety wygrają i tak. Gdybym wiedział, który jest który. A. Dadzą radę.
liczebnością nie ma wata. Czy jeszcze chcecie opulować? O kurwa, kolejny. Nie, dobra. Wiedziałemy się po manę. Uzbieramy luty. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Tekse, no powiem ci, że faktycznie trochę mnie nie było. Napisałem notatkę na dole, że mam troszeczkę problemy, bo jeszcze te małe przeprowadzki, teraz jeszcze kolega też jest u mnie w pokoju. Sobie nie wiedziałem, czy streamować, trochę mam burdel w pokoju. Żeby się nie chwalić. Czego szukasz na mojej ziemi? Ej. Nie ma tu nawet co ukraść. Wynocha! Magiem jestem. W tym kraju jest choć skrawek ziemi, który do odważniej. Nikogo nie należy? Znaczy grzeczniej. Znajdź sobie pracę, może wtedy pewnego dnia i ty dorobisz się swojego kawałka ziemi. Póki co, idź się powłóczyć gdzie indziej. A widziałem, że sporo osób z tego, znaczy sporo osób, no kilka osób już chyba zaczęło to, co ja. I umierali też w śmieszne sposoby, ale... Ale nie wierzę. Dobra, to jako że gnomiak troszkę przyawkował, to powiedz mi, Tekse, czy... Nie wiem, widać te nowe rzeczy, które są? To znaczy czat, to znaczy lista, wołów, które były ostatnio. Coś takiego widnieje na ekranie, czy tylko... No, no i szczerze powiedziawszy, to jeszcze lepiej. Lepsze od oglądania już tylko jest granie chyba. Go, go, Power Rangers! Długo się tam klepie. Jest, jeden padł. Jestem troszeczkę bezpieczniejszy. A też wielkość jest taka w miarę odpowiednia? Co byś na to powiedział? Oho, lećcie. O kurwa, kolejne szkielety. Jakie to jest głupie! Mam problem z głupimi wilkami. No nie wiem, to może przynajmniej być jakieś małe rozmaicenie. Oj, wilczki, doigracie się, doigracie się. Kubane. No ja im tego nie podaruję. Nawet spać nie pójdę. Remiomany. Teraz tarczy nas.
Nie. O. Bałem się, że się na mnie rzuci. Nic tu nie ma. Umrzeć od własnego goblina? To będzie śmieszne. No w sumie, nie wiem, czy coś koło tygodnia, tydzień mi nie było. Możliwe. Może i nawet i tydzień. Nie wiem też, jak teraz sobie inni radzą. Widziałem właśnie, sporo osób wystartowało. I nie wiem, czy ktoś nie zrobi tylko przede mną. Oby nie. Wolałbym dla siebie zostawić. Tego nawet stargetować nie mogę. Dobra, może. Dobrze. Nie. No, Jezus Maria. Niczego nie czego znajdować. Rozkraczył mi się tutaj, ale no dobra. Chyba zabili wszystkich. Niczego czego znajdować. Niczego tu nie ma. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Oj, bandyci. Nic tu nie ma. Tu nie znajdę. Właśnie, powiedz mi jeszcze, Zeksa. Nie wiem, czy jesteś. Nie ma czego plądrować. Cześć, chwilowo nie ma. Ale interesuje mnie, czy w ogóle słuchać grę. Niczego tu nie bo znajdę. Bo ostatnio coś tam grzebałem w ustawieniach Windowsa i chyba ściszyłem, bo ja czuję troszeczkę ciszej grę. Jest PFS-ka prawie. Wiesz co, tego akurat było jakoś tak, że chyba nie mogłem za bardzo nagrywać, ale mogłem coś robić na kompie. No i też było późno. Więc stwierdziłem, a dobra, popatrzę, czy to jest łatwe. No i się okazało, że gdybym to umiał, to bym to zrobił w kilka minut. Bo to było naprawdę mega proste. Chociaż no, na pierwszy raz to może nie aż takie super, ale dobra. Ale jest, działa. Jeszcze żeby się moja postać tak rozwijała. Okej. Okay. Góra to pielca. I tu u góry coś było chyba. Znaczy chyba na pewno. Latam bez many. O, deszcz ognia.
Naładować, nie naładować, naładować. Chyba jeden szkielet sobie poradzi. Zobaczymy. On chyba nie dogoni tych polnych bestii, więc muszę iść szybko na dół. O kurwa. O ja pierdolę, spierdoliłem się na dół. Ale byłby cyrk. No i to jest wejście do góry, dobra, dobra, dobra. Czyli chyba wszystko wyczyściłem. Sporo było tutaj szkieletów różnej maści. Dobra, tylko szkieletów, goblinów. Na szczęście zwykłych szkieletów to nie było. Zastanawiam się, czy dać sobie teraz drugi krąg. Nie, drugi albo trzeci, chyba trzeci. 21, no drugi krąg. Poczekać może chwilę i inwestować jeszcze trochę w many. Jednak trochę many to trochę jeden szkielet więcej. Robimy imprezkę jeszcze na farmie chyba w takim razie. Nawet widzę, że nie ma za dużo tutaj tych. A, bo oni tego. Bo oni jeszcze nie wiedzą. Nie, tylko nie od wewnątrz. Dacie radę, moje koksy. Na wszelki wypadek. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Thank you. Że jesteś. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ja?
To mi się strzelało. Powiedz mi, czy słychać było grę w miarę, to znaczy postać jak chodziła, jak biła i takie rzeczy? Bo to mnie interesuje. Trochę. Tak chyba teraz skrzyżowałem się, kto tutaj tak wyjdę i ją podgłośnie. Czy podgłośnie mi do usta, więc. Nie wiem, czemu mi wcięło kawałek odcinka zeszłego. Znaczy, podzieliło mi go chyba na dwa. Nie mam pojęcia. Jakim cudem to może Twitch tam dzielić? A byłbym trochę w plecy. Było słychać? No tam są jakieś ptaszki, no dobra. Tak czy inaczej jest głośniej, bo to... Myślę, że nie będzie problemem. No... Ostatnio coś częściej się tak kreszuje. A może... nie? I can't play. No, na goticzku. Pisia. Goty jak się skraszuje, to nie ma bata, nie? Nie ma bata we wsi, żeby się nie odkraszował. I no, odkraszuje się na szczęście, nie będę musiał przechodzić tego od nowa. Z tego co wiem, to nie zapisywałem tak... Ani razu. Ja nie zapisałem ani razu. Oj, głupi ja. Głupi. W ogóle coś mi się telefon świeci, mogę zauważyć. W międzyczasie coś tam. Fuck! Ej nie, no proszę, naprawcie mi gotika. Granio. Dżej łodzie. O, słyszę dźwięk. Jeszcze trochę i się zapiszę. Było słychać.
Aha, to ja już wiem, skąd ja mam taki duży level. Ej, Krzychu, nie wiem, czy jesteś. Ale ostatnio mieliśmy taki cyrk, że zabiliśmy orka elitę. Tego najsilniejszego orka, który jest w tym. Dobra, mogę to wyłączyć. Który jest w pierwszym rozdziale. Sorry do burdu. I wracamy do akcji. Już za 3, 2, 1. 1, 1, 1. Dobra. O! O nie. Macie to, żeby nie było. Didos. Tak młodo didosowany. Widzimy, jak atakowali mnie na gotiku. O. Ale co? Could not copy file agree. Okej. MS Soft MD. Mam tu uruchomy jako administrator. Okej, okay, dobra. Podidosie. Dawa. Żaden didos nie jest dla mnie straszny. Teraz jeszcze Boga, żeby mi save działał. Okej, okay, wygląda lepiej. Nawet Rega żyje. Zresztą pierwszy raz mi się udało ocalić farmerów. Rega. Jak idzie praca? Jesteś magiem, prawda? Ahoj! I zmykaj stąd! A dlaczego? To miejsce nigdy nie było rajem, ale przynajmniej mieliśmy spokój, pracując dla Sekoba. Ostatnio sytuacja stała się nie do zniesienia. Wszędzie grasują bandyci, polne bestie niszczą nasze Uszy do góry. Z dnia na dzień widujemy coraz mniej magów. Mam nadzieję, że nie jesteś ostatni. Potrzebujemy was bardziej niż kiedykolwiek. Pewnie jestem twoim ostatnim magiem. Mając życie. Okej, okay, czyli tak. Mamy plecy całe wyczyszczone. Tamtą goblinią jaskinię też. Sprawdzę tylko, czy zabrałem. Niczego tu nie znajdę. Nie ma nic czego nie marnować. Lagi się tu będą marnować. Nic tu nie ma. Nie nic ma czego nie marnować. Jakiegoś laga złapią albo coś. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Ej, dobra. Później się przyjdzie. Pewnie many już nie mam, nie? Ja zabiłem w takim razie te trolle tam, co istnieją. No, niestety w ostatniej grze i tej grze po prostu nie wiem, co jest zrobione, a co nie. Dlatego muszę sprawdzić, czy trolle zabiłem. Chyba tak, bo to jest prosty exp. No, tam u góry na pewno nie byłem. Nie mów, że to nieprawda. O, teraz wiem, że na pewno. Nic się nie zmieni wtedy. Widzi i słyszy się to i owo. Powiedziałem dokładnie to samo. Chyba zabiłem. Mógłbym iść koło wodospadu i tam jeszcze jest Elfrich, który na pewno oczekuje mojej pomocy. O,
Okej. A teraz tędy nie przejdę nigdzie, nie? O. Normalka. To miejsce i to miejsce, gdzie są bandyci, tam troszeczkę dalej, o co mi się mylą. Już mi się nie mylą, ale... Gdyby mogły, to by mi się myliły. Nic się nie zmieni. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Tak, jakby brakowało mi zmartwień. Nie. Nie. Masz kurca ziemek? O. No. Nie wiem czy to Michał, ale... Mógłbyś mu napisać, że tego? Że na streamie jestem? Nie odbiorę, nie mam jak. Nawet. Bardzo nie on do mnie dzwoni, ale chyba nie ma innej osoby w tym momencie, która by mogła zadzwonić. No niby przestał. Masz bandytów. No nie będę tracił manę. Hmm? Czekaj. Mogę chwilę. No, napisz. Niczego tu nie znajdę. Jak ktoś możesz tu pisać. No ty do mnie dzwonisz, nie? Niczego tu nie znajdę. Dobra. To mi trochę manę oszczędziłem. Wiem, nie za bardzo mogę odebrać w tym momencie. O! Do ataku! O nie, Elbrych się tam z nim bije. Kurwa, trochę chyba mi ekwa wyjebał. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Niedobrze. Nie ma czego plądrować. No, koniec z tobą, bestio! To wie, co się stanie? Nie, chyba nie będzie mi groził. Bałem się, że ten bandyta mnie dojedzie. Nawet.
Jednak ten damage jest tak niski, że walka wręcz to jest na zasadzie blokowania jednego targetu, czy nie wyżej. Za dużo to ja nie zdziałem. Michał, działa ci ten? Lo? Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niebiosą niech będą dzięki. Nie ma już bandytów. Ocaliłeś mi życie. Kim jesteś? Mam na imię Elwrich. Pochodzę z miasta. Ci bandyci porwali mnie i uwięzili. W mieście coraz częściej znikają ludzie. Nic mi o tym nie wiadomo. Wiem tylko, co mi się przytrafiło. Co właściwie się stało? Poszedłem na umówione spotkanie z dziewczyną. Ma na imię Lucia. Razem planowaliśmy uciec w góry, jak najdalej od miasta i jego problemów. Przyszedłem na miejsce, ale wtedy nagle wyskoczyli bandyci i związa... Próbowałem walczyć, ale bezskutecznie. Było ich... Lucia... Czego? Udało mi się ich podsłuchać. Dokąd? Gdzieś na Korinis. Zaciągnęli mnie na Jeden z bandytów poszedł rozmawiać. Sądzę, że ale tamci nie wyglądało na to. Gdzie jest ta Nie tak dalej. Stań na... Wydaje mi... Czy bandyci, którzy was porwali, mieli przy sobie większy ładunek broni? O tak! Mieli jej tyle, że led... Uciekli w kierunku farmy Seko... Gdzie jest? Rozdzieliliśmy bandyci niech ino. Naprawdę, powinieneś wrócić do miasta. A myślałeś, że co zrobię? Od razu pójdę do mistrza. Będziesz teraz szukał bandy. Wygląda na to, że tak. Jeśli odnajdziesz Lucy. Zobaczę. Znalazłem list od Lucy. Co? Daj mi go! Bez tego listu żyłoby mu się lepiej chyba. Nie! Nie mogę w to uwierzyć! Nie, nie wierzę! To niemożliwe, żeby teraz mnie zostawiła! Zabierz ten list! Nie chcę go! Ona do mnie wróci, wiem to! Jak tam... A, u mnie tak, tutaj trochę ciasno. Poza tym, no... Niczego tu nie znajdę. Dość dobrze. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Ktoś mnie gdzieś złapał i nakłonił, żebym jeszcze puścił tego streama, pomimo tego, że mam bajzer w pokoju, więc no... No, niech będzie najwyżej. No, tak poza tym dam, no właśnie, coś tam miałem chwilę czasu, to coś do nowego dodałem. A tak poza tym to jakoś nic lepiej. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. No... Ładnie. Niech coś będzie. Przynajmniej... Jakoś to ciekawiej. Też powiem, no, że to są na razie jakieś takie... Znaczy na razie. A może jak będzie mi się bardziej nudziło, albo będę miał więcej czasu, to coś tam może jeszcze to udoskonale, bo to jest póki co takie... Nic tu nie ma czego plądrować. Na zasadzie... Udało mi się to zrobiłem, jest, a jakoś się nad tym bardzo nie starałem, żeby to jakoś mega wyglądało. Ale nic. To jakieś po prostu zwykłe szablony. W sumie widzę, teraz jak tak oglądałem te szablony, to widzę, że sporo osób korzysta z tylko takich zwykłych szablonów, a mało osób wykorzystuje jakieś tam własnych grafików, czy tam kogoś innego. Czas w weekend. Nie, ja czasu w weekend nie miałem, ja miałem przeprowadzkę. W sumie przeprowadzkę, no... Jedni się wprowadzali, drudzy wyprowadzali, więc... Tam nie miałem czasu naprawdę. Ja siedziałem w nocy do któreś i próbowałem przewiercić się przez ścianę. I to jakimś pilnikiem.
Więc u nas było śmiesznie. Dobrze. Nie się biją z tymi serwerami. A ja w międzyczasie... Aha, no to jeszcze... A, no faktycznie, ale to było chyba w piątek. No mówię, no miałem tak się teraz tyle napięty, no taki napięty grafik, że troszeczkę nie dałbym rady. I faktycznie iba u mnie mama. Nie ma czego plądrować. Byliśmy reklamować, znaczy byliśmy tego w galerii z reklamacją. Z okazji. No też później jeszcze tego, no jeszcze to później ta przeprowadzka, to już w ogóle nie było szans. Hosta nie możesz mi dać jakiego hosta. Ja coś natknąłem się na hostowanie podczas robienia takich jakichś tam dupereli, ale nie wiem kompletnie co to jest. W sensie, że chcesz hostować na swoim... Nie kumam w ogóle. Host mi się każe, że coś byś, nie wiem, udostępnił mój filmik, że... Tak, są. Właśnie, też jeszcze trochę czasu spędziliśmy razem jakimś tam tego... Byliśmy na jakichś obiadach, na mieście byliśmy sobie wyjść. Więc tak jakoś tam trochę poznaliśmy. Więc to też pewnie trochę czasu spędzi, trochę czasu mi zużyło. No, ale przynajmniej tego. Poznałem fajne miejsca. Naprawdę dobre obiady. No i w miarę dobrze czas spędziłem. Może zobaczysz. Wiesz, póki co jest tak mało miejsca, że nie wiem, ktokolwiek to wejdzie. Czym? Dobra. Rycerze mnie nie powstrzymają, ale... Tu nie ma łóżka. Ale lipa. Muszę iść na farmę w takim razie. Oje. Już czuję tego expa. A niech on tu sobie stoi. Mam czas w piątek o 18:30. Wiesz, że dzisiaj jest wtorek, a jutro jest środa dopiero. Ja nie wiem, czy ja takie rzeczy pamiętam. Ja mam pewną pamięć do niektórych rzeczy, ale do niektórych nie mam kompletnie, więc... O... Może?
po prostu trzeba odczekać. Sam na to nie wpadł. Nie, no spoko. Nie wiem, no powiem tak, jak pewnie będę miał czas i będę, to jak najbardziej. To pewnie może i będę po prostu tutaj. Pewnie byś mnie znalazł. Sądzę, że coś jest. Zresztą przeważnie jak jestem, to mnie znajdujesz. A jak mnie nie ma, to raczej albo nie mam sił, albo nie mam czasu. Więc no. Albo mam problemy z internetem, chociaż to się rzadko zdarza. Teraz już nie powinno być problemów. Jeszcze powinien lepiej działać stream. Bo udało mi się połączyć po kablu, więc nie powinno być żadnych zawiech z mojej strony przynajmniej. To nie wyklucza, że takie coś może istnieć. Dobra. Na spółkę z tymi topielcami myślę, że dam radę. Tak, wolałbym pojedyncze sztuki. Bijmy się na hama. A, masz nowego meta. Super. No i dobrze. Byś teraz zmniejszył? Okej, to jest dobra wskazówka. Nie wiem, czy zrobię to teraz podczas tego. Ale zmienię to. Niczego tu nie znajdę. Też chciałem, żeby może... Nie, no w sumie nie wiem. Bo pewnie nie każdy ma to na full screenie, albo... Nie wiem, czy to na jakichś tam telefonach, czy na innych gównach, może nie gównach. Ale na innych rzeczach, czy to dobrze w ogóle widać. Ale jak mówisz, że jest widoczny, albo nawet bardziej widoczny niż powinien, to spoko. Takie... No, powinien być taki alert. Powinien być. Póki co jakiś tam zombie chodzi sobie. Taki standardowy motyw, bym powiedział. O, to topielec. Ja sobie podaruję. Póki co, póki nie ma many. Jak zobaczysz. Jeszcze się zastanawiam, czy działa mi ten szybki czat. Naprawdę w to wierzysz? Już jest chyba szybciej, ale nie wiem, czy aż tak szybko, jak mi się wydaje, ale... No i tak chyba wydaje mi się, że ten czat jest szybszy.
No spoko. Najbardziej możesz spróbować. Ktoś miał pierwszego na woła. Chyba. Niczego tu nie znajdę. Ja na pierwsze. Powiedz, że to nie jest unfollow, tylko testowy. Nie. Nie. A nie wiem, czy to nie jest też zablokowane tak, że jak ktoś zrobi unfollow i follow, że mi nie wyskoczy taki ten komunikat, bo... No z jednej strony nie wiem, czy to nie byłby też... Wiesz co? To może nie działać, szczerze powiedziawszy. Bo mój Twitch Alert też tego nie wykrył, że zrobiłeś. Niczego. Wydaje mi się, że nie da się robić czegoś takiego, ponieważ mógłbyś spamować tym za wiele. Raczej nie wykrywa tego. Bo jednak jakbyś no stop klikał mi follow, unfollow, follow, unfollow, to... Podejrzewam, żebym miał masakrę na ekranie i... Nie ma czego plądrować. Nie wiem, czy ja bym chciał wtedy klikować ludzi, czy coś. Trochę głupota byłaby. Podejrzewam, że to jest zabezpieczenie. Pomogę chyba temu. Nie no, spoko. Ja wiesz, że to tam... Zobaczymy, może za jakiś czas się uda. Zobaczymy, może czy ktoś tego... Ktoś kliknie, to może wyskoczy komunikat. Ale chyba nic jakiegoś takiego... To nie jest. Wyskoczy tam nad postacią, nad głową raczej, tak nie wiem. Ja tego nie widzę. Wy to będziecie widzieć chyba tylko. Tak czy inaczej. I ten taki standardowy zombie, co sobie tak chodzi powoli. A nie, jest coś innego. Ja zapomniałem, czy ja to zmieniałem? Ja to zmieniałem, a to nie jest zombie, jest moja animacja. Łe. Nie ci przecież nic nowego. Mogę ci opowiedzieć o tym. Myślałem, że jest zombie, ale to nie jest zombie. Inaczej bym się do tego. Ja się trochę pomęczyłem, żeby to zrobić. No nie wiem, czy jest dźwięk jakiś. Aha, miałem jeszcze chyba dopracować i zrobić jakiś dźwięk do tego gifa, a nie zrobiłem. No to taki, no. Chyba wbiłem 3 poziomy. Many do 90 i tak nie dobiję w tym momencie. 50 mam równe? 50? Wow. No, mam jakiś pierścień. No. To potem jaka gra? Nie wiem. Potem może, nie wiem. Nie mam pojęcia co później. Ale czy możesz zrobić SR? SR nie działa w tym momencie, nie mam włączonego Nightbota, gdyż przeszkadzałby mi w grze. I to mega. Czy coś się w końcu zmieni? No możesz spróbować, ale nic z tego. Chyba albo ewentualnie zapiszę do katalogu, albo coś innego, ale na pewno nie puści piosenki. Może bym poszedł do klasztoru i się czegoś nauczył. Tak naprawdę...
Więcej komend rob? Jakie komendy znasz? Albo... nie wiem, o jakich komendach myślisz? Ja w sumie nie wiem, aż tak bardzo nie... Może powiedziawszy, nie chodzę po tych kanałach Twitcha i nie... Nie wiem, co tam takiego ludzie mają. To byłoby ciekawe. Ale co nieco i tak wrzuciłem. W wolnym czasie. Niechaj. Okej, okay, czego się tutaj nauczę? Żyję. Ale w sumie... Albo ten poprawiacz ci jakoś dziwnie to poprawił, albo nie wiem co, bo w sumie... Nie mam pojęcia, co napisałeś. Chciałbym tajniki drugiego kręgu... To płaca. No zamyśliłem się, próbowałem to przeczytać i rozkminić. Wprowadź mnie w tajniki drugiego kręgu magii. Nie nadszedł jeszcze czas. Wow, nie. Not now. Chciałbym powiększyć... Okej, za 10. Chyba tak mam za 10. Chciałbym powiększyć swoje magiczne... Aha. Jakąkolwiek tego. A. W tym sensie. Kurde, tylko 15 many. 3 levele, 15 many, ale bieda. No nic. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Moment. To tylko gada. O, żem zjebał. Tak jest napisane w Leżąc. No dobra. Kurde, troszeczkę poszło się punktów, ale. Nikt nie słucha. 5 punktów stracę. No dobra, nic. Znasz już moje zdanie. Miałem zrobić tylko 4 i wtedy pojechać o więcej. Mam nawet tyle punktów. No nic. Nikt nie słucha. Trochę zamyśliłem. Nie myślałem, że tak szybko. No tak może. Ktoś będzie musiał zadać. Właśnie skróciłem sobie kilka punktów doświadczenia. Kilka punktów doświadczenia. 11 już. To przecież oczywiste. Nie znam tych zasad tego Twitcha, więc no, nie wiem, dlaczego mnie nie możesz reprezentować. Możesz mnie reprezentować na ulicy. Rozwieszaj plakaty. O, gdzie jest Gorax? Śmieszne byłoby, nie? Zapraszam nas na streama. Chwila! Ej, rozwieszaj plakaty, to jest dobry pomysł. To nie? Pójdziemy rozwieszać plakaty? O? Pójdziemy rozwieszać plakaty, zapraszam na streama. Na lepsze. Ej, nie tak, że nie możesz być modem, tylko po prostu... Chwilowo nie ma żadnego moda już.
Nawet mod, który był modem, nie jest modem już. Coś mi się zbugowało i w sumie stwierdziłem, że... A, nie wiem. To jest? Kto to jest? To jest Ziemek. Mój współlokator. Znaczy, no... Mieszkałem z nim długi czas. Rok. I jeszcze... oni są jeszcze w trakcie tego. Słyszysz siebie? Nie? Albo może... No tak, słyszę siebie. Chyba. Tak. Ale o co ci chodzi? Dobra, idę ekspić. Może żółwika. Chciałbym powiedzieć... Twoja, jeśli pragniesz nauczyć się więcej. O. Już nie mogę się nauczyć więcej, o dziwo. Aha, bo mam założony kostur. Przysyła mnie Parlan. Chciałbym zwiększyć swoje magiczne zdolności. Wiele się już nauczyłeś, a twa moc wzrosła. Od tej pory będziesz pobierał nauki bezpośrednio u mnie. Mówię, że to był, że to jest mój współlokator, w którym mieszkałem już rok wcześniej. Tyle, że jeszcze są w trakcie przeprowadzki, no i chwilowo jeszcze jest u mnie w pokoju. Chcę zwiększyć swoje magiczne zdolności. Mógłbym to, mógłbym trzymany. Jakbym miał dwa. My dwa mamy. Nie warto. Coś innego się może nauczę. Albo może drugi raz trzeba wrzucić powoli. Wtedy miałbym pełno potworów do zabicia i nie musiałbym iść jeszcze do Nocy Kruka. Mogłem oddać Lucy prostowym gulasz. Nie. Nie, tak, jest przy biurku, za mną, siedzi sobie na łóżku i tam jakoś w miarę wygodnie lub mniej wygodnie ma. No póki to tak jak takie u górki łyków ściśnięci jesteśmy, ale nie jest źle, nie jest źle, było gorzej. Bywało, że było tu jeszcze mniej miejsca. Czy dużo miejsca? W tym momencie nie. Mówię, tak bardziej raczej tak na styk. Jesteśmy. Gdybym miał mniej, to by było gorzej. Ale no, w tym momencie dwie osoby są w stanie... Rozmak. Są w stanie się tu jakoś pomieścić. A wróżbitą jesteś? Powiedz mi, ile będę zarabiał. Bo niedługo mam dostać podwyżkę, a jeszcze nie wiem o ile. Więc jak wróżysz, to powróż, wywróż mi to. Mi się w życiu powiedzie? Też na to liczę. Kolega gra. Kochasz.
Co, myślisz, że się poddam? Tak po prostu? Tak co, zrezygnuję? Tak powiem, o nie, nie, gotyk jednak za trudny. Pójdę pograć w coś innego. Nie ma. To nie jest tak, że zrezygnowałem. Miałem też, no, teraz mam te remonty jeszcze, więc... Nawet ten miesiąc nie jest taki pewny, jeżeli chodzi o te streamy takie, no, regularne. Podejrzewam, że tak dopiero za miesiąc albo za półtorej. No nie no, za miesiąc myślę, że już będzie w miarę to ogarnięte wszystko. Ogień Gotika to bym był, jakbym przyszedł za pierwszym razem. Przynajmniej tak bym się czuł. A przynajmniej tak bym się czuł po tym, jak doświadczyłem tego, że tu można było tyle razy umrzeć. Pań go. Ale mu współczuję. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego wędrować. A się szybko wyłożyli, nawet ich nie widziałem. Nie widziałem, że to było aż to do ich. Idziesz ochłonąć. Temperatura się pewnie pali już. No trudno. A, i tu zabiłem tego orka elitarnego, więc tu jest niebezpiecznie. Już dać mi spokój. Czemu tak? W miarę mi idzie. Chyba nie jest tak, że jakoś grałem mega kiepsko, żebym nie mógł też rozmawiać. Czasami się coś tam zagubię na chwilę, pomyślę. Rozkminię, ale... To sobie radzę jeszcze. Mógłbym zobaczyć, co zrobi Milka z tymi farmerami tutaj. To jest też taki jakiś łatwiejszy quest. Musiałbym iść po manę. Mamy. Albo nie, albo tak. Nie, dobra, poradzę sobie. Na dole tam są jeszcze prawdacze chyba. Zawsze tam chodziłem. A może byłem? Właśnie, problem też polega na tym, że już nie wiem co robiłem. Tyle razy podchodziłem do tej gry w ostatnim czasie, że... A co, daliście jakieś ostrzeżenie? To im się nie podobało? Idziemy! Bony są pewnie... Czekaj, bo nie dawałem. Nie, dawałem. A to wiesz co, to chyba był na zawsze. Chociaż mogą cię odbanować na takiej zasadzie, że gdzieś tam klikną prawym i cię odblokują. Znaczy gdzieś tam w opcjach wejdą i cię odblokują. Ale z tego co wiem, to chyba były bany na zawsze, bo byłby za duży problem później z tym, żeby banować co kilkanaście sekund. Chociaż chyba też się da czasowego rzucić, no możliwe. Musiałbym przetestować, ale nie mam na kim.
Na was nie będę testować. Wyjdzie jakiś troll, może kiedyś się zdarzy. Napiszę na główku tego song request, to od razu się zlecą. To mogę potestować później. To możesz wiedzieć, kiedy cię odbanują? No nie wiem, co teraz o tym myślę, no bo skoro cię zbanowali, nie wiem, czy to było dla żartu. Nie dla żartu. Bo nie dla żartu, to nie wiem, czy jest w ogóle sens tam wbijać. Bardziej na czat. A jeżeli to było dla żartu, to pewnie już jesteś odbanowany. Czy to nie działa na takiej zasadzie, że jak ktoś cię chce zbanować, to chyba cię zbanuje po to, żebyś właśnie nie mógł chyba do niego napisać. To chyba tak działa. Jesteś przeskrobą. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Niczego jej już nie ma. Co jeszcze tu brakuje? Może to ornamenty? Nie, w sumie mam tych ornamentów. Powinien mieć... A dzięki, dzięki. Postaram się spełnić twoje życzenie. Moje życzenie to też jest poniekąd. Dobra, nie poniekąd. Jest. Adanos cieszył się ze wszystkiego, co wówczas powstało, a swą miłością darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Jeśli ja... Elwrich wróci i będzie znów dla ciebie pracować. Mam tylko nadzieję, że nie ucieknie znowu, gdy tylko pojawi się następna kuca spódniczka. Przyjmij to złoto. To dzięki tobie odzyskałem przeladnika. Możesz mi... Jeśli... No, myślałem, że jak ma przeladnika, to przynajmniej nowe wytrychy wejdą mu jakieś, a coś... A to nie... Hej! Tak. Niedawno przybyłem z kontynentu. Nie chcę tego jednak. Można to było. Co może. Jeden z palat próbuje zmobilizować. Jednak z tego nie co wiem. Czym on się tak denerwuje? Co wie? Ta. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Ko... Czy. Można by tak. Okradziono kole. Bo. Co? Dobra, nieważne. Nie można wierzyć we wszystko. Pogadajmy o pieniądzach. A ten znowu to samo. A ja znowu to samo? Mam swoje zdanie. Słyszałem, że ktoś cię okradł. Kto ci to powiedział? Pewnie Bartok, co? Nie miał nic ciekawszego do powiedzenia? Żyje, wiesz. No cóż. Mówię ci, jak dorwę tego drania, to niech się lepiej modli. Wyszedłem ze sklepu tylko na chwilę. Kiedy wróciłem, zdążyłem tylko zobaczyć, jak wychodzi z moim łukiem na ramieniu. Od razu wezwałem strażników, ale ten niegodziwiec uciekł do portu. I tam go zgubili. Narobiłem takiego szumu, że straż przetrząsnęła całą dzielnicę portową. Ale nic nie znaleźli. Cholerne obiboki. Założę się, że mój łuk jest ciągle w mieście. Poinformowałem strażę przy obu bramach i nie widzi... Jak... Trudno mi w to uwierzyć. Mam dla ciebie kilka skór. Owcze skóry? Chyba nie zatłukłeś jakiemuś wieśniakowi jego owiec, co? Nawet bym o tym nie pomyślał. Kilka było. Wilcza skóra! Nieźle!
Skóra warga? Te bestie są niebezpieczne. O, nawet skóra cieniostwora. Takie są sporo warte. A co to za skóra? Zdarłem ją z trola. To? To jest warte małą fortunę. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Okej, to chyba sporo pieniędzy dostaliśmy. Ło, 2800. To są nasze zdobycze. Fajnie, nie? Też można zobaczyć, ile potworów tam się udało zabić. No, ewentualnie zdobyć ich skóry. Czemu nikt mnie nie słucha? A więc sporo. Sporo. Kogo mam tam w tyle? Kolegę, Ziemka. Nic. Pytają. Witaj, nie, pewnie jesteś. Widzą cię, pytają, kim jesteś. Wcale mnie to nie dziwi. Ogląda sobie tego. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Oczekuje się mistrz drugiego planu. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Mówią, że będziesz mistrzem drugiego planu. Mówią to i owo. No, możliwe. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. W tej chwili ten cholerny... Mam swoje zdanie na ten temat. Dobra. To rzeczywiście prawda. Zrobiłem tak wiele questów, że ja naprawdę chyba myślę, że już... To było oczywiste. Tarczy i muszę... Dolor... Stój! Do górnego miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. Dokładnie tak, jak mówisz. Czy coś się w końcu zmieni? Śmiesz stawać na drodze wybrańcowi Inosa? Nie może tak dalej mówić. Nie, oczywiście, że nie. Przed wybrańcami Inosa bramy zawsze stoją otworem. Przecież wiedział... Bluźnierco. Módl się o łaskę Inosa. Tak, wybrańcze. Oho, tępy chuju. Za przeproszeniem. Poza nie. Tak mnie zblokować. Przecież wiedział o tym wcześniej. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Nawet nie próbuj. Czemu nie chcę? Próbuję, nie? To znowu ty. A więc udało ci się w końcu. Skąd masz tę szatę? Przeszedłem próbę ognia. Niesamowite. A więc to wszystko musi się dziać z woli Inosa. Panują tutaj pewne prawa, których musisz przestrzegać. Inaczej znajdziesz się poza murami miasta równie szybko, jak zostałeś wpuszczony. Wolno ci wchodzić jedynie do budynków przeznaczonych dla handlarzy. Nie mów, że to nieprawda. Inne domy należą do bogatych. Nawet jeśli należy, w tej dzielnicy mieszkają ważni obywatele. Rozumiemy się? Oczywiście. Powinien być mądrzejszy. Muszę iść. Zaczekaj. Nie znasz... Na razie. Nie musisz mi tego mówić. Coś tu jeszcze swojego? Nie wiesz. Wiesz może coś o kamieniu? Czy czemu pyta? Kurde. Szukam metalowej części ornamentu w kształcie pierścienia. Powinien znajdować się gdzieś w pobliżu kamienia. Tak, było tam coś takiego. Kamienny stwór miał to przy sobie. Sądziłem, że to magiczna runa. Przekazałem ją lordowi Hagenowi, ale nie wiem, czy nadal ją ma. Sądzisz, że to normalne? Chodzi ci o tego kamiennego potwora. O ile mi wiadomo, to tą sprawą zajmują się magowie wody. Za dużo wie. Nie chcę się tym więcej przejmować. Mamy dość swojej roboty w mieście i górniczej dolinie. Trzeba go ukrócić. Dobrze. Nie wiem, ty mi powiedz. Muszę iść. Zaczekaj. Na razie. Nie pytał zdanie. Trzeba po prostu. Ja chcę zrobić tego questa z Fernandem. Chcę go wygonić i go chcę zabić. Nie mów, że o tym nie wiedziałem. Jak mam z nim pogadać? Żeby to się zadziało. Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. Kolejny bluźnierca. Jestem magiem ognia. Tak, oczywiście. Wybacz mi, wybrańcze. Wykonuję tylko polecenia. Giniesz w piekle. Słyszałem już o tobie. Nie, jestem znowu bokiem. Lord Hagen. Królewski paladyn. Jestem finish. Wojownik w służbie Inosa i namiestnik Korinis. Jestem zajętym człowiekiem, więc nie marnuj mojego czasu. Mów od razu, co cię tu sprowadza. Ja też dużo czasu nie mam na streamie.
Muszę robić challenge, muszę rozmawiać z ludźmi na czacie. Myślisz, że kto z nas dwóch jest bardziej zajęty? Ty tu stoisz i się patrzysz na ten... Nie wiem, na co się w sumie patrzysz. Pewnie na jakieś żuki. Szukasz pewnie chrząszczy na ścianach, nie? Kubańcu. Szukam metalowego ornamentu. Szukam metalowego ornamentu. Powinien być gdzieś w kamiennym kręgu przy farmie Lobarta. Jeśli chodzi ci o to tutaj, myśleliśmy, że może to być magiczna runa. Ale to całkowicie bezwartościowy przedmiot. Weź go sobie. Do niczego nam się nie przyda. A mi tak. Co ci wiadomo na temat oka i nosa? To święty artefakt. Stare przepowiednie łączą go ze smokami, ale głoszą również, że tylko wybraniec Inosa może nosić ten amulet. Ja jestem wybrańcem Inosa. Więc może będziesz mógł założyć oko. Czy robić drugi rozdział? W sumie w drugim rozdziale nie będzie nic takiego trudnego, a chyba i tak muszę... Ja muszę robić drugi rozdział, żeby pójść do banków? Tak, tak, muszę. Dobra. Więc nie ma co się zastanawiać. Armie ciemności zbierają się w pobliżu miasta, w górniczej dolinie. W dolinie? Wysłałem tam oddział moich ludzi. Doniesiono mi, że przełęcz jest zajęta przez orków. Orki. Ale pierwsze słyszę o armiach ciemności. A co to mało widziałeś. Za armia? Stado smoków, którym towarzyszy horda równie groźnych istot. Smoki? Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki widziano setki lat temu. Dlaczego miałbym ci uwierzyć, co? Tu nie chodzi o to, czy mi wierzysz. Tylko czy możesz sobie pozwolić, żeby mi nie wierzyć? Dopóki nie przedstawisz mi jakiegoś dowodu, nie wyślę tam żadnych nowych ludzi. Co was? Wysłano nas z misją wagi państwowej. Otrzymaliśmy rozkaz od samego króla Robara. Mówiłem ci już, że wysłaliśmy ekspedycję do Górniczej Doliny. Po to tu właśnie przybyliśmy. A więc mam ci dostarczyć dowodów? Dokładnie tak. Zejdź przełęczą do Górniczej Doliny. Na miejscu poszukaj naszej ekspedycji, a gdy ją znajdziesz, porozmawiaj z kapitanem Garondem. Jeśli ktoś może coś powiedzieć o tej sytuacji, to właśnie on. Jeśli Garond potwierdzi twoje słowa, będę skłonny ci zaufać. Czy to znaczy, że przekażesz mi oko Inosa? Oko Inosa... Niech będzie. Przynieś mi niezbity dowód, a dopilnuję, żebyś dostał ten amulet. Mam na to twoje słowo? Tak. Masz moje słowo. Je złamie. A tam. Jak mam się dostać na przełęcz? Dam ci klucz do bramy prowadzącej na przełęcz. Dalej musisz jednak radzić sobie sam. Tej drogi pilnują stada orków. Niech Inos będzie z tobą. No, jest bliżej niż myślisz. Dobra, mamy rozdział drugi, więc... Najgorzej. Co twoi ludzie... No dobrze. Skoro i chodzi o magiczną, bez oręża wykonan wraca pawie i... Ale czyli chodzi o rudę, żeby mieć oręż, a jakbyś miał oręż, to byś wygrywał wojnę. Wszystko spoko. Ty chcesz coś powiedzieć? Nie, to nie. Co zrobić z Fernandem? Jego mądrość więcej. Trzymam się od tego z daleka. Fernando to... Ej ty, zaczekaj chwilę. Podróżujesz do Górniczej Doliny, prawda? Nie. Co w związku z tym? Zawrzyjmy umowę. Powiesz mi, co się dzieje z rudą, a ja w zamian za to podaruję ci kamień runiczny. Zobaczę, co da się zrobić. Kamień runiczny? On chyba chce, żebym go jeszcze nie wydał. Moment. Kamień runiczny. Nie bryłka rudy, czyli... Nie wiem, ty mi powiedz. To była jego decyzja. Ja już nie mam takich kamieni. Nie można być tego pewnym. Nie no, jak kamień runiczny, to chyba go zostawię jednak. Nie wiem, na chwilę. Tych kamieni powinien mieć więcej gdzieś. Nikt nie chce tego słuchać. Zobaczymy, co ma ten.
teraz każdy już o tym mam mówi. Swoje zdanie na ten temat. Ej, ty! Nazywam się Lutero. Zajmuję się skupem i sprzedażą najróżniejszych rzeczy. Co możesz mi zaoferować? Mam tu wyjątkowo rzadkie i niespotykane towary. Jeszcze? Pokaż. A kamienia runicznego to ty nie masz. Mój mąż uważa inaczej. Szukasz czegoś? Tak. Potrzebne mi są pazury. Jednak nie chodzi mi o jakiekolwiek pazury. Gdzie mogę znaleźć? Kilka z nich. Co z tego będę miał? Mogę dla ciebie. Zobaczę, co się da zrobić. Kamień runiczny? Kolejny? Naprawdę? Co oni tak mi rozdają te kamienie runiczne? Powiedz mi, że ty też masz kamień runiczny akurat dla mnie. Witaj, wędrowcze. Szukasz doskonałej mikstury? Nie, szukam kamienia runicznego. Mam świetny wybór po rozsądnych cenach. A moje mikstury są o wiele lepsze. Pokaż je. Pokaż mi swoje towary. Z przyjemnością, czcigodny bracie. Dobrze, nie siostro. Siostro Basem. No dobra. Gdybym sama tego żadna wielka sprawa. Gdybym sama tego nie chciała. Skąd ty to znowu masz? Nie wiem. Całkiem spoko. Mam już ornamenty. Nie sądzę, że coś się zmieni. A, to jest kawałek. Adanos cieszył się ze wszystkiego, co wówczas powstało. Dostałem brakujący ornament. A swą miłością darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Ale gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć bestię. Mam wiadomość dla mistrza Izgarota. Strzeże on kaplicy przed klasztorem. Jeśli podejmiesz się wykonać to zadanie, będziesz mógł sam sobie wybrać nagrodę. Możesz na mnie liczyć. Świetnie. Zabierz zatem tę wiadomość i wybierz jeden ze zwojów z zaklęciami. Gdy dostarczysz wiadomość, otrzymasz odpowiednią nagrodę. Wezmę zaklęcie światła. Dobrze. Ruszaj teraz w drogę do mistrza Izgarota. Rozkazujesz mi? Kamienna tabliczka broni. Co do... Tak? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Podobno odpowiedzialni za to są bandyci. Elwrich, czeladnik Torbena, powiedział mi, że to właśnie oni transportują porwanych drogą morską. Wydaje się, że zamieszani są w to jacyś piraci. Choć nie wiem jeszcze na pewno, jaką odgrywają w tym wszystkim rolę. Uwolniłem Elwricha z łap bandytów. Bandyci porwali dziewczynę imieniem Lucia. Porwana dziewczyna Lucia zadawała się później z bandytami. Jak się wydaje, już z własnej woli. Chyba jesteś na dobrym tropie. Oby tak dalej. No, mając czyste ekspa, to chyba tak. Co? Co? Pomów z powierzoną. Znajdziesz... Muszę pamiętać o tym, żeby posprzedawać te pałasze. Bo jednak nie przydadzą mi się one. Konstantinio. Pokaż mi. Ale Inos odpatrzył czyn Beliara i przemierzył
dupie. O, tam. No to po to wydoje z Golda na pewno. Mogę zabić tam tego strażnika, podejrzewam. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Nie wiem tylko jak on się zachowa, goblin. Nie jesteś wcale taki głupi. Mówisz domaga, ty śm... Spokój się, aurolka w górze. Wcale mnie to nie ci. To przecież okropne. Nie wiadomo już. Przecież okropne. No, okej. Będę miał gnój. W końcu wywołuję jakieś walki w mieście. Tak być chyba nie powinno. Robotnik dostał. Tak, uciekaj. Tak! Uciekaj najszybciej jak potrafisz! Tak, skubany jest wytrzymały. Jeszcze by mnie zabił. Ale jestem w stanie go zabić już chyba na całe combo. Tu nie ma. Nikt nic nie widział. Taką mam nadzieję. Też jest paczka dla Chippera. Mógłbym też spróbować Attylę zabić. Chyba da radę. No chyba, że tam się zbierze zbyt wiele ludzi. O, chociaż jeszcze czekaj, Lares. Hej! Co do za... Nie. Gdzie się mogę wyspać? W górę?
Sam tak mówiłem. Apeka nie ma. Słyszałam co innego. Hej, co słychać? Człowieku, jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Szkoda, że nie ma jakieś odzywki typu... Tak, to bardzo typowe. Nie wiem, jak możesz w obliczu... To żadne. ...maga. Zresztą nic nie robił. Możemy jedynie przeczekać. Chciałbym zrzucić szkielet na niego. Ale niestety wydaje mi się, że... Ode mnie tego nie szkielet ogruje chyba wszystkich. No. Trudno mi w to uwierzyć. Mój mąż uważa inaczej. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Nie ma tyle? Czyli? Ja rękaru wsadziłem do więzienia. Moje zdanie i tak. Może nie spotkałem się z kim trzeba. Do Martina pójdę to. Sam tak mówiłem. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy. Nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł. Ścieżka. Bo mógłbym mu co nieco powiedzieć, ale. To było przecież jasne. Co ma przyjrzeć? Sam tak mówiłem. Na pewno na początek sprzedam wszystkie pałasze bandytów. Chyba gdzieś jeszcze znajdę taki. A one nie są nam potrzebne tak naprawdę. Może wyrzucę jakieś... O, bo dobra, nie. Nie, dobra, idę dalej. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Wcześniej nie pakujemy kartka do tego. Nie wiem, w co mam wierzyć. Do więzienia wierzyć we wszystko, co się słyszy. Mogę ci powiedzieć wcześniej. Czy quest jeszcze jest z zaklęciem? Dobra, co nie. Dlaczego opowiada takie rzeczy? Teraz każdy już się przyjmuje. Tak, to bardzo typowe. To jest fajny skrót. Ktoś musi pracować. Czyli ja powinienem teraz iść do magów wody. Moment, jeszcze nie. Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta. Więc... Nie, po, chyba porobię jeszcze questy, może ewentualnie po... Czy możesz mi powiedzieć? Tak. Ile? Dla ciebie. Proszę. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, synu odwagi. Teraz wejdę w trans. Najemnik. On cię będzie potrzebował. Straszne morderstwo. Oko. Złowrodzy sprzymierzeńcy nadchodzą. Szukają cię. Strażnik zostanie pokonany. Ale trójka się zjednoczy. Dopiero wtedy otrzymasz, co twoje. To wszystko. Nie widzę nic więcej. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta zostaną jeszcze... Co?
nasze zadanie. Mogę cię tylko zapewnić, nie musisz. Co? Odpuść sobie. Jak wszystko jest... Czego? I jak? Wszystko w porządku? No dalej! Nabijaj się ze mnie! W końcu ci się oberwie! Przysięgam! No, ho, ho! Chociaż... Właśnie tak bywało. Czego chcesz? Peka tu nie ma. Oni się obracają przez to miewicą? Ja tu przyszedłem po wino klasztorne. Miałem je zanieść. Wykonam swą misję. A teraz mi nikt nie grozi. Najpierw mnie okradli, a teraz już nie sapią. No nic. Życie. Nie wierzę w to. Tak, to bardzo typowe. Lepiej by było... Teraz każdy już o tym wie. Teraz każdy już o tym przecież okropne. Średnie. Gdybym sama tego nie chciała. Tak, to bardzo typowe. Fajne. Nie wierzę w to. Ktoś nie wiem, czy to by może nie kupić. Tajemnica. Ktoś musi pracować. To był targetacja manewru. Sama widziałam przez cały dzień. Nie potrafi niczego zatrzymać. Oszczędzam pieniądze, ale teraz już nie wiem na co. Naprawdę, sama widziałam. On po prostu za dużo gada. To może kupić mak. Nikomu tego nie powtarza. Kupię za ten amulet, a co? Kto opowiada takie rzeczy? Uważa inaczej. Nie wierzę. Zaraz jeszcze noc kruka, to się w ogóle okaże, tam jest happy. I pracuje niemal przez cały dzień. Nie mogę zajmować się wszystkim. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. On po prostu za dużo. Pewnie trafię niedługo na coś lepszego, no i... Mówi trudno. To znowu ty? Harad wreszcie skończył. W związku z tym... Zająłem się bandytami. Doprawdy? Każdy może... Czy mam tam wrócić i obciąć im głowy? Nie, to chyba nie będzie konieczne. Wierzę ci. Oddałeś miastu i kupcom ogromną przysługę. Oto obiecane pieniądze. On po prostu za dużo gada. Sama tego nie widziała. Pokaż. To dla mnie za... Mój mąż uważa inaczej. Słyszałam co innego. Nie wierzę. Wow, masz aż topór wojenny. O nie, dobra, masz dwie bronie. Tak, to bardzo teraz typowe. Każdy już o tym wie. Nikomu tego nie powtarza. Niemal przez cały dzień. Dobra, to byliśmy do mistrza i z Garota. To jest quest, który mi się kojarzy. I przy okazji chyba pójdziemy z Milką. Hej, ty! Co to wie za... Jestem skromny, jednak na początek. Czemu? Wspaniale, mam ty... Hej, ty! Potrzebuję... Skoro tak... Farmer Akil został zaatakowany przez najemników. Co? Ta hołota panoszy się na farmie Akila? A zatem nie traćmy więcej czasu. Za mną! Oj! Many mam full, many mam full. Ile mam many? Many mam 100. To jest 5 szkieletów, o Jezus Mario. Ja dostanę XP, mam nadzieję.
On może umrzeć? Może. Nie wiem jakim cudem, ale oczy mi się zamykają i to tak jakoś, nie wiem, aha, może jestem zmęczony. A to by nawet było całkiem prawdopodobne. Teraz nie mam czasu na takie rzeczy. Teraz kolej na ciebie. Rozerwę cię na kawałki. Co on zrobił? Pokażę, że oni tam będą stali i patrzyli się na siebie. Tyle na ten temat. Chwila. Chwila. Nawet złota nie ma. Dzięki Inosowi. Nazywam się Akil. Uprawiam ten z kim byli. To byli najemnicy. Bałem. Cóż, dzięki Inosowi, że do tego nie doszło. Nic. Pod warunkiem, że wszystko jest w porządku. Jesteś wyjątkowym człowiekiem. Niech cię Inos ma w swojej opiece. Też o to proszę. Też o to proszę. Słyszałeś? A to paradne. Czy słyszałem? Choćby Tonak i Tabor, którzy wiem, że nie opuściliby farmy bez... Po prostu zniknęli i co gorsza, jeśli ich spotkasz. Czego? Nie wiesz? To zna... Muszę już... Powodzenia. No, i niestety jedne zwłoki są... gdzieś dalej. Może się wyśpię, może wrócą na miejsce. Bo że oni ograbili. Nic mi zostawili. Rebek dla mnie, jak najbardziej. Dobra. Krótka grabież. No, ale pewnie pojawiły się nowe potwory, więc można trochę wyczyścić. O, leży. Ale to chyba nie on. Czy to on? Niczego tu nie znajdę. Tu się okaże, że rozdział drugi i potwory są zbyt silne. Nie ma potworów. Miałem iść do mistrza Izgorota, okej. Zróbmy chociaż coś pożytecznego raz.
Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Easy. Niczego tu nie ma, idę. Jeszcze raz. Powiedzieć, że zabiłem szybciej niż mój szkielet, ale byłem blisko tylko. No nic. Nie ma czego plądrować. Nie. Hej, ty! Mam wiadomość od Watrasa. Co to za wiadomość? List. Proszę. Oto on. Dobrze. Możesz powiedzieć, przyjmij jako zapłatę te magiczne mikstury. Niechaj i... Czego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Dobrze. Podziw. A tej many jeszcze trochę zostaną. Chyba, że się nie da zabić Pedro. Zabiłbym Pedro, miałbym łatwiej w życiu. Nie trzeba byłoby amuletu naprawiać. Nic tego nie zmieni. Nic o tym nie wiem. Wprowadź mnie w tajniki drugiego kręgu magii. To przecież poznasz teraz drugi krąg i nauczysz się posługiwać jeszcze potężniejszą magią. Pamiętaj jednak o spoczywającej na tobie odpowiedzialności. Nie wobec mnie czy Byrokara, wobec samego Inosa. To on wskazuje kierunek. Jednak twoje czyny kształtują ścieżkę, po której stąpasz. Dokładnie to samo powiedziałem. Wprowadź mnie w tajniki trzeciego kręgu magii. Nie nadszedł jeszcze czas na to, byś mógł wkroczyć... Tak dalej być nie może. Ktoś będzie musiał za to zapłacić. Nie wiem, czy nie łatwiej byłoby mi iść najpierw do trzeciego rozdziału. Chyba nie. Przynoszę wieści od Lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków. W tym celu muszę się udać do Górniczej Doliny. Rozumiem. Musisz oczywiście wypełnić jego polecenie. Paladyn Sergio odprowadzi cię na przełęcz. Niech Inos ma cię w swojej opiece. On się wpierdzieli w tych wszystkich orków? Nisi. Pójdziemy się wyspać. Mnie prowadzi do przełęczy. A więc... Mnie nie musisz o to pytać. Moment. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Zaśpię się jakiegoś noba. Dokładnie to samo. Masz mnie eskortować do przełęczy. Dobrze. Uczynię to.
Znam drogę. Chodź za mną. Twierdzi, że mag jest tak słaby, że potrzebuje eskorty. O nie. Boli. A mogłem tą eskortę sobie wybrać na przykład w 5 rozdziale. Też chyba dałby sobie radę. Wygląda na silnego. On tam w ogóle chce zabijać. No przejdę się z nim. Ricardinho. Patrzę, czy coś dostałem ciekawego. Nikt nie chce tego słuchać. To rzeczywiście prawda. To nie, co dostałem. Oho, na skróty. Jeszcze pobieg sobie to koło tych ścierwajadów, które byłyby. Pobiegnij jeszcze tam prosto. Nie. Ja nie wiem, czy damy radę dojść do tego, do przełęczy. Koleś nie wydaje na się, wydaje się być silny. Biegnie, biegnie, już tu pada nam. Żyjesz, żyjesz. Wolni. Oskubany. Patrzcie, ile ekspa on jeszcze chciał zrobić. To jest taki typowy grinder. Nie mam słów. Teraz się zatrzy. Jesteśmy na miejscu. Bez względu na to, co czeka na... Nie obawiaj się. Niech i... Nawet głupie owce żeśmy nie zabili. Kurku. A, droga na marne. Poszliśmy, pobiegliśmy sobie. No tak, po prostu, no. Znaczy w sumie nie, no to biegliśmy do jednej z lepszych patelni. Czym? O. Mach 6. Jak machnie patelnię, to od razu jest tego. To chyba najpierw pójdę do Dextera w takim razie. Zrobię mu miłą wizytę. Rzucę mu deszcz goblinów na twarz. Zobaczymy, co powie. Chciałbym zaskoczyć, ale... Odskakanie nogi bolą. Mam szybszej podróży, nie, nie, no nie. Niestety. Ale jak już tam pójdę, to przy okazji on zabije sobie coś. Jeden. Okay.
Ja mówię easy. Tyle na ten temat. Ten tego... O. Ten mojego przyzwanego szkieleta zabił w sekundę chyba. O, jak się czai na mnie. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Jeden szkielet mój, czy dwa czarne? Pomogę mu. O, powiem tak, jak wjechał w nie, to spoko. Nie wiem, czy tu już są szkielety, czy jeszcze ich nie ma. O dziwo, czysto. O, więcej bandytów się tu nie pojawi, nie? Byłoby trochę dziwne. Tak, coś. O. Jest 250 golda. No. To sobie skręciłem. Widzę, że zaraz kończymy. Już się robi późno. Okej, pewnie skończymy na tej akcji u Dexterze? Po Dexterze czy przed Dexterem? Może przed Dexterem? Wasze bandytów są jakoś dziwnie porozrzucane, tak bym powiedział, naturalnie, chociaż nie, no, niby przechodzili tędy. Skoro przechodzili, to znaczy, że mogli coś zostawić. A więc logic. Pieniądze tu. To znowu. Jak tam sobie chcesz? Spójrzmy, przyszedłeś tu taki ka... Nie wyglądasz tak czy inaczej, tylko ty...
chcę tylko... Satosik, czy ominął cię zgon? Czysto teoretycznie mógł cię ominąć zgon, tak, tak. Był jeden na magu, nawet gdzieś go pewnie byś mógł znaleźć. Aha, mógłbym zrobić jeszcze streszczenie z niego. To się nigdy nie zmieni. To nie wpadło. Powiem ci, że tak, jakby mnie to cokolwiek za chwilę będę w tym miejscu, gdzie umarłem ostatnio. Ale najpierw damy... Żadna wielka sprawa. Czy ta paczka bagiennego ziela przypadkiem nie należy do ciebie? A niech mnie! Skąd to masz? To długa historia. Zresztą nieważne. Masz. Najpierw pozwól. Nie wiadomo już, komu można ufać. Okej. Te ma swoje skręty. Ja idę po... kolejny gulasz. Hej, ty! Mam tu przesyłkę od Sagity. Wielkie dzięki. Jednak na coś się przydałeś. Żadna tajemnica. Dostanę jeszcze trochę gulaszu? W porządku, znaj moje dobre serce. Proszę, nie chcę, żebyś się, biedaczku, zagłodził. Nie, ale... trzeba uważać. Ale miło. Dostanę... Hej, nie tak łapczywie. Dam ci znać, jeśli będę wtedy dostaniesz... Okej. Questy Tekli to są questy od Inosa. Raczej trzeba tak myśleć. Okej, czyli zrobiłem... Zupełnie się z tobą zgadzam. Hej! Co tam? Niech Inos będzie z... To było wiadomo od dawna. Niech... Nie może tak dalej być. Najemnicy. Większość z nich pochodzi z kolei. Inna grupa najemników. Założę się, że paru bandytów opuściło góry, żeby tutaj... Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Myślisz, że mam lepiej? No. Nikt nie. Myślałem, że jest bardziej... oryginalny. Czy dam radę sobie z bandytami? Pewnie, że dam. Mogłem umrzeć. Zabijemy Dextera i kończymy na pewno już na dzisiaj. O. Na wszelki wypadek dwa save'y, bo ostatnio coś się crashuje. Dobra. Mam ochronę, mam. Mana jest, mana jest. Mam jakiś eliksir? O, myślę, że zjem ewentualnie. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę.
jedna bestia mniej. Okej, ktoś tam jeszcze żyje nawet. Pominę Dextera, skoro się ta... Kurwa! Jebany! Ale skąd on skacze? Niczego tu nie znajdę. Nie, ja muszę to później przejrzeć jeszcze na tym, na filmiku, o co chodziło. A więc Dexter nie będzie już sprawiał kłopotów, co? Wygląda na to, że nie żyje. Najwyższy czas. Sprawdź, co... Znalazłem jedynie ten list. Pokaż go. Ach, cholera. To mi też w niczym nie pomoże. Nie wiesz może... Może przez... Co to znowu? Pi... Nie. A więc jest Dexter... Co przy... Mia... Co ma to... Co to się jesteś? Nie ma czego, niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Żyjesz. To powiem ci tak, mój Mac umarł nie w tutaj, tylko tam z tyłu, jakbym teraz poszedł tu i w prawo, jest taka jaskinia. A i tam były szkielety. A jak tam były szkielety, to znaczy, że musiałem umrzeć od szkieletów. Nie wiem, jakoś dziwnie mi postać zaczęła biec i... No ja szczerze powiedziawszy nie wiem, czy tam kiedykolwiek byłem. Chyba nie. Jak nie zapomnę, to postaram się tam pójść pod... Jakiś czas gry. Znaczy za jakiś czas gry, o. Jeszcze nie teraz. Uciekali jak zające. Byłem zupełnie sam. Nie mów, że to nieprawda. A pyta z drugiej strony. Dobrze, że jeszcze ich tylu żyje. Patrzcie ile expa. Ja chyba sporo ich zabiłem, tak mi się przynajmniej wydaje. Niczego tu nie znajdę. Jest ładnie, na pewno porównując do tamtego challenge'a mamy o dwa poziomy wyżej. Już nie wiem czy... To żadna tajemnica. Nie musisz mi tego mówić. Wszystko jest możliwe. Co on wie o służbie? Nic się nie zmieni. O kurwa. Tam jest na dole jakiś silniejszy. Ja chyba wycofam. On przynajmniej był. Nie ma. On jeszcze żyje. Dobra, w takim razie chyba już został tylko niewielu ich, więc mogę chyba podejść od tej strony głównej.
O nie! Widzisz, że się nie budzę w łóżku z nim. Słaby jazda. No to z tego co pamiętam, to ostatnio razem go pokonałem chyba tymi strzałami ognia. Faktycznie, kurde, koleś jest niezniszczalny prawie. Czuję, że mi noga zaczyna boleć, muszę jakoś inaczej usiąść. Oho. Wolałbym, żeby mi noga nie bolała. Ja cię kręcę, co ja mam z nim zrobić? Czy ja mogę do Grega przy... Nie, Greg mi go zabije. No, chyba, że tu. Tylko tak wystrzelam po prostu, on sobie nie przyjdzie do mnie, bo nie... Albo wskoczy i umrze. Jak coś, to nie była ta metoda, którą miałem go pokonać. Chciałem za niego expa. On pokonał tyle szkieletów, że... Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Na niego chyba nie wchodziło w grę. Właśnie nie żyje, bo plądrować. Słyszałem, jak umierał. Może nie było słuchaj tego dźwięku, bo takie... To znaczy, że nie żyje niestety. Jakby przeżył, to moja ery. No nie wiem, co bym mu zrobił, ale coś bym może mu zrobił. Na dowód mogę się to nawet przespać. Jeżeli tak, to będę miał gnój, by się obudzi koło mnie i będę musiał... O, jest. Nieżywy. Nie ma czego plądrować. Tu na wieżę muszę wejść. Była na wieży Dextera? Nie, to było tu. Byleby się nie zabić. Okej, będę ognistym magiem z ognistym łukiem chyba, chociaż ja go chyba nie założę. Do it. Piętnaście niby. Mało mam wymagania.
Ognisty łuk dla ognistego maga. Przydałby mi się ognisty topór. Nic tu nie ma. Dobra. Powiem tak, moje gobliny raczej nie mają żadnych szans z szkieletami, nie? Mogę od razu sobie wybić z głowy próbowanie tamtej jaskini. No tam były i tak, i szkielety, i później zombie. No zombie pewnie by dały radę, ale szkieleta... Zresztą tam były dwa szkielety, więc tym bardziej gorzej. Dobra, w takim razie na jednego. No, pewnie by mnie, ale nie wiem, wiesz co, chyba... Dobra, to może spróbujemy w następnym odcinku, ja sobie pomyślę nad tym. A tymczasem żegnam się na dzisiaj z wami. Ja jestem Finish, to jest Gothic 2 na skróka i zapraszam do wszystkich innych rzeczy, takich jak followy, subskrypcje, lajki. No, tak więc. Mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się prawdopodobnie jutro.